Fotografia. PAP, celnicy na lotnisku w stolicy Kolumbii Bogocie odkryli przemyt kokainy w sportowych strojach, w takich samych w jakich występują na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji reprezentanci tego kraju, w ich ręce wpadło 5 kg narkotyku. Falcao, zagramy z Polską jakby to był finał. Przesyłkę liczącą 14 kompletów strojów nadano do małego holenderskiego miasteczka. Kolumbia, po przegraniu pierwszego meczu mundialu z Japonią 1-2, następne spotkanie grupy H rozegra w Kazaniu z Polską w niedzielę, Mistrzostwa Świata zakończą się 15 lipca. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP Mundial 2018, Grupa H, Kolumbia, Japonia, skrót TVP Sport.